1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Skarszewach uroczystości odbyły się w Zamku Joannitów. Skarszewy to bardzo ważne miejsce dla historii Pomorza, historii Polski, dlatego nic dziwnego, że o historii chcemy tutaj głośno i często mówić. Chcielibyśmy, aby tą uroczystością rozpocząć taki stały cykl spotkań, które będą zawsze towarzyszyły ważnym wydarzeniom, ważnym datom historycznym z historii naszego regionu, historii Skarszew, ale też historii całego kraju. Historia o nich w ucho mi liczy. Pozostał po nich w kopnym śniegu ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna przygotował ciekawy program. Poezja w wykonaniu uczniów Gimnazjum Skarszewskiego, a także wykład historyczny przygotowany przez doktora Michała Kargula, wiceprezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Pamiętajmy o tych żołnierzach wyklętych, że to są nie tylko piękni chłopcy walczący za komunę, zbierający piosenki w środowiskach lasu, ale to są też działacze, konspiratorzy, często młodzi ludzie, którzy próbują kontaktować się z żonem w Londynie, wydają gazetki, uprawiają propagandę. I to jest najważniejsze w Podczas obchodów została otwarta również wystawa Jarosława Kukowskiego pod tytułem Malarstwo Instalacje. Oglądać ją można od 1 do 21 marca. Polecamy również zobaczyć Skarszewy w obronie zabytków oraz chodnik w Skarszewach już w tym roku. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij polubić kanału.